Zmiany w szpitalu grójeckim to nie tylko nowocześnie wyposażone oddziały i zmodernizowane budynki. W ostatnim czasie ordynatorem oddziału wewnętrznego została mianowana dr Agnieszka Bednarska. Wspomogą ją zastępczynie dr Anna Wojciechowska i dr Marta Goworek. Do Grójca przyjechałyśmy z Grodziska. Tam pracowałyśmy przez wiele lat w szpitalu zachodnim. Spodobał nam się klimat Grójca, jego okolice i postanowiłyśmy wnieść tutaj kawał dobrej medycyny. Ja będę ordynatorem oddziału chorób wewnętrznych. Zgodziły się ze mną pracować dwie moje super koleżanki. Pani dr Anna Wojciechowska, która jest lekarzem chorób wewnętrznych i nefrologiem, oraz pani dr Marta Goworek, która jest lekarzem chorób wewnętrznych i diabetologiem. Będziemy pracować w oddziale chorób wewnętrznych, nowo powstałym, wyremontowanym, który będzie liczył łącznie 50 łóżek, z czego 10 łóżek będzie łóżkami intensywnego nadzoru kardiologicznego. Będziemy współpracować z SOR-em, ale jest to oddzielny oddział, więc będzie nas można spotkać w oddziale chorób wewnętrznych w ciągu dnia, codziennego dnia pracy i ewentualnie na dyżurach. Nowość to zawsze trema, także trema oczywiście jest, choć mamy duże doświadczenie, bo pracujemy w zawodzie po kilkanaście lat, to nowe miejsce zawsze jest troszeczkę z dużym znakiem zapytania, nie troszeczkę, ale z dużym znakiem zapytania, zawsze wzbudza emocje, no ale mamy nadzieję, że zrobimy tu kawał dobrej medycznej roboty.